Za naszymi plecami samochód tym razem. Zmieniliśmy przyczepy na samochody. Deathless Trend, jeden chyba z najpopularniejszych w naszym kraju. Dokładnie tak. Proszę o kraju, też w Europie. W ogóle. Tak, samochód można powiedzieć taki podstawowy, baza, jeżeli chodzi o produkt Deathlessa. Najbardziej popularny samochód ze względu na cenę i możliwości, które prezentuje. Samochód z bardzo dużą ładownością. Występujący w Polsce również jako samochód pięcioosobowy. Z podwoziem Fiata. Z podwoziem Fiata bądź podwoziem Citroena. W tej chwili na polski rynek były produkowane te samochody na podwoziu Citroena. Ze względu na dwulitrowy silnik. No i oczywiście niską akcyzę. Stąd ceny w tym roku tych samochodów były naprawdę bardzo, bardzo korzystne dla naszych klientów. Jeszcze będziemy mieli trochę tych samochodów w modelu teraz na 2020 rok, więc zapraszamy do nas. Pamiętajcie, 2 litry. 2 litry to jest zdecydowanie 10%, nie 18. Więc to generalnie jest 30-40 tysięcy. Samochód jeszcze będzie tańszy w tym roku. No od przyszłego roku niestety musimy się przyzwyczaić do już, można powiedzieć, normalnych cen, które będą obowiązywały, bo wiadomo, że Citroen jakby zmienia ten silnik swój dwulitrowy na 2.2. Więc tak automatycznie wejdziemy w dużą akcyzę. Natomiast póki co cieszmy się tym samochodem. No właśnie, może przejdziemy na tył, bo tutaj mówiliśmy o tej ładowności, a tutaj ten garaż ma naprawdę drzwi szerokie i chyba tutaj zmieścimy całą rodzinę. Rodzinę może nie polecałbym, ale rowery i skutery na pewno, plus do tego sprzęt kempingowy w postaci krzeseł i stolików. Więc bardzo duży bagażnik, nośność 150 kg, więc myślę, że nawet jakiś tam lekki skuter też tutaj wejdzie. Bagażnik z mocowaniami, więc od razu jest jak ten skuter zamocować. Duży bagażnik powoduje nam podniesienie tego łóżka, ale mimo tego jak wejdziemy do środka, to miejsce nad głowami na łóżku jest wystarczająco duże. Samochód dosyć wysoki, bo około prawie 3 metry. Więc tej przestrzeni w samochodzie jest stosunkowo dużo. Zwróćcie jeszcze uwagę, słuchajcie, że garaż jest przelotowy, czyli z każdej strony drzwi są takiej samej wysokości, takiej samej szerokości, co jest bardzo właśnie przydatne przy pakowaniu właśnie. No tak, bo tu nie trzeba nurkować do tego bagażnika wtedy. Dokładnie, idziemy, słuchajcie, do środka. Proszę bardzo. Tu w takich drzwiach zmieszczę się nawet ja ze swoją wagą. Myślę, że razem byśmy się zmieścili. Trzeba zwrócić uwagę na właśnie te szerokie drzwi, które w trendach są dużo szersze niż w poprzednich modelach. Przez to jest bardzo ułatwione wejście do samochodu. Można powiedzieć, że też rzadko spotykane jeszcze w tej chwili w samochodach. Dokładnie. Zapraszam. Wchodzimy. Jakie ładne. Jesteśmy w środku. Proszę opowiadać. Pięcioosobowa wersja, rozumiem. Pięcioosobowa wersja, dostępna w Polsce. 5 osób do jazdy z wykorzystaniem tego miejsca, gdzie się wpina dodatkowy fotel. Niedogodne jest tylko może to, że jest to tyłem do kierunku jazdy. Ten fotel jest umiejscowiony tyłem do kierunku jazdy, ale myślę, że kamperem nie pokonuje się za jednym razem 1500 km, więc spokojnie to zda egzamin tutaj w naszych podróżach. Ale jak widać, bardzo przyjemne wnętrze. Z wykończeniami, miękkimi wykończeniami ścian, przyjemna bardzo kolorystyka. Samochód w bardzo takim nowoczesnym designie zaprojektowany. Jak widać, z wykorzystaniem szoferki, bo jesteśmy w półintegrze. Ruchomy stolik, blat stolika, który nam umożliwia tutaj spokojne jedzenie dla, można powiedzieć, dla nawet 5, 6 tak, osób. Dla całej załogi. Nad nami tutaj pierwsze łóżko, opuszczane elektrycznie, zgaduję? Pierwsze łóżko, dokładnie tak, opuszczane elektrycznie. Przy czym jest jeszcze opcja, że tutaj z tego siedzenia też robimy łóżko. Więc można powiedzieć, że do 6 osób możemy tutaj spać w tym samochodzie, mimo że podróżuje tylko 5. A jeżeli 5, to tutaj każdy będzie miał niemalże oddzielne swoje łóżko. Okay. Przechodzimy do tyłu, zobaczymy, co jest na tyle. Kącik kuchenny, lodówka. Do kuchni, dokładnie. Dokładnie. Co tu mamy do dyspozycji? Kuchnia w kształcie litery L z maksymalnym wykorzystaniem powierzchni, jednocześnie gwarantująca nam duży blat. Z szafkami, szufladami, które myślę, że wystarczą do schowania naszych tutaj. I tu jest przestrzeń do przygotowania posiłków, też takową znajdziemy. Tak. Po drugiej stronie duża lodówka. Naprawdę duża. Naprawdę duża lodówka, która tutaj gwarantuje nam, co jest ciekawe w tej lodówce, szuflada, zawsze był problem z butelkami, z dużymi butelkami na napoje,
Tutaj nie mamy to z głowy, bo mamy dużą szufladę, gdzie butelki nam chodzą pionowo. Zmieścimy wszystko. Z tyłu sypialnia główna, ale przed sypialnią jeszcze osobna kabina prysznicowa i toaleta. Łazienka. Właściwie tutaj po zamknięciu, po otwarciu łazienki i zamknięciu mamy taki do dyspozycji pokój kąpielowy. Bardzo fajne rozwiązanie, bo też możemy zupełnie odseparować część nocną od dziennej. Co na przykład przy podróżowaniu w cztery osoby czyni nam dwa oddzielne pokoje. Sypialnia. Duża kabina prysznicowa. Mogę wejść i się zmieszczę. Słuchajcie, ja mam 1,85 m, proszę bardzo. Zmieścimy się tu wszyscy. Dwa oddzielne łóżka z możliwością połączenia na jedno duże. Duże szafy pod łóżkami. Okej. Okay. Każdy ma swoją. Każdy ma swoją, dokładnie. No i to łóżko, które naprawdę jest na takiej wysokości, że jeszcze można tutaj spokojnie usiąść. Mimo tego dużego bagażnika, który jest pod spodem. No właśnie, zobaczcie w ogóle na grubość tych materacy. Tu jest naprawdę, na filmie tego nie pokażemy, ale to jest naprawdę szalenie wygodnie spać. Oświetlenie też nowoczesne, LED-owe, z takim ładnym panelem oświetleniowym z tyłu. Jest przytulnie. Przytulnie, tak. Bardzo fajnie zaprojektowany samochód z dużą łazienką. Można powiedzieć, komfortowy samochód na dwie osoby, super komfortowy na dwie osoby, z możliwością też komfortowego podróżowania tych czterech do pięciu osób. Czyli jednym słowem, fajna jakość, fajna przestrzeń w rozsądnej cenie. Pieniądze, dokładnie tak. Dokładnie. Idziemy dalej? Idziemy dalej. Idziemy dalej.